Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22 porządku dziennego: informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie dostępu do zabiegu przerywania ciąży oraz przestrzegania praw pacjentek w związku ze śmiercią pacjentki w szpitalu w Nowym Targu, o przedstawienie której wnosił Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Partia Razem). Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabiorą kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony. Uwaga! Proszę państwa, przeszkadzacie mi trochę. Ja jestem po to, jak wiecie, żeby wam pomóc, nam pomóc. W związku z tym spieszmy się troszeczkę. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. I proszę państwa, zwracam się do koleżanek i kolegów posłów. Czas jest 2 minuty na każdego z państwa, ale zgłosiło się 48 osób. 49. Chcę poinformować i proszę sobie nie myśleć, że specjalnie o tym informuję. O godzinie 12:50 przyjmuje obrady pan marszałek Terlecki. W związku z tym jakbym mógł prosić o brak komentarza, lepiej bym się czuł. W związku z tym proponuję państwu po minucie, bo po prostu nie wszyscy z państwa zabiorą głos, tak? Ustalamy minutę na zadanie pytania. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, panią poseł Katarzynę Kotulę. Bardzo proszę, pani posłanko. Przepraszam bardzo. Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze. No, wczoraj niestety ministerstwo nie było aktywne w zakresie omawianej sprawy, ale był za to aktywny prezes Jarosław Kaczyński i powiedział, że śmierć pani Doroty to wielkie oszustwo propagandowe, nadużycie, propaganda i urojona rzeczywistość. Panie prezesie, pan najlepiej wie, co to znaczy stracić bliską osobę w dramatycznych okolicznościach. 24 maja w szpitalu w Nowym Targu zmarła pani Dorota. Pani Dorota była w 5. miesiącu ciąży. Została zdiagnozowana z bezwodziem, zalecono pozycję leżącą i następnie 3 dni pani Dorota spędziła w pozycji Trendelenburga z nogami powyżej głowy. Pomimo, że wskaźniki zakażenia rosły, lekarze przyjęli standardową w Polsce postawę wyczekującą. Pani Dorota zmarła po 3 dniach w szpitalu na sepsę, ponieważ dla lekarzy tego szpitala imię Jana Pawła II, które nosi szpital, i święte relikwie w tym szpitalu okazały się ważniejsze od leczenia i ratowania życia. Panie ministrze, bardzo żałuję, że żaden przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia nie pojawił się na zwołanym przeze mnie wczoraj zespole do spraw praw reprodukcyjnych. Była Najwyższa Izba Lekarska, byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Porozumienia Rezydentów, był nawet krajowy konsultant do spraw ginekologii, a także obecne tutaj dzisiaj Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Były tam także przede wszystkim organizacje kobiece, które od lat wyręczają państwo w pomocy kobietom w dostępie do bezpiecznej aborcji. Były też posłanki Lewicy, którym bardzo dziękuję, które interweniują od 2 lat w polskich szpitalach zawsze, kiedy pacjentki tego potrzebują. Chcę wam przypomnieć, że możecie na nas liczyć. We wtorek byłyśmy w ministerstwie, bo chciałyśmy się spotkać z ministrem i spokojnie porozmawiać. Chciałyśmy zaprosić ministerstwo na posiedzenie zespołu, ale nie zostałyśmy wpuszczone. Rozumiem, że wczoraj chcieli nas państwo ukarać, ale chcę państwu powiedzieć, że pomimo tych wszystkich dużych emocji, które przetoczyły się w ostatnich dniach, to jednak udało nam się wczoraj usiąść razem i 2 zupełnie odległe światy, środowiska lekarskiego, które dotychczas nie brało udziału w tej debacie, organizacji kobiecych i polityczek, usiadły razem, żeby debatować i rozmawiać o tym, co trzeba zrobić natychmiast. Co trzeba zrobić natychmiast, żeby kobiety w polskich szpitalach nie umierały i żeby czuły się bezpieczne. Rzecznik Praw Pacjenta przyznał na konferencji prasowej w ministerstwie, że doszło do złamania prawa. Zabierzcie się wreszcie do roboty i zróbcie coś.
Zróbcie coś, żeby kobiety w Polsce nie umierały w ciąży w szpitalach, żeby się nie bały, bo lekarze się boją, bo nie wiedzą, jak robić aborcję, albo dlatego, że nad ich głową wiszą relikwie świętych. Obowiązujące prawo i śmierć tych kobiet to jest wasza polityczna odpowiedzialność. To prawo jest złe, jest opresyjne, skutkuje przemocą wobec kobiet. I w czasie waszych rządów tego nie zmienimy i my to wiemy, i to jest jasne, ale potrzebujemy Ministerstwa Zdrowia, które ma sumienie, ale nie klauzulę. Przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami. To są wnioski z wczorajszego bardzo dobrego spotkania, a także nasze propozycje, co trzeba zrobić i zmienić, żeby nawet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego to prawo było przestrzegane i pan minister Niedzielski powinien stać dzisiaj na straży przestrzegania tego prawa. Tak, wiemy, że wydaliście w 2021 roku wytyczne, tylko te wytyczne nie działają. Co robicie dzisiaj, panie ministrze, żeby wszyscy lekarze to prawo respektowali? Prawo, że zdrowie i życie kobiety naprawdę, naprawdę jest najważniejsze. Jakie konsekwencje ponoszą ci, którzy je łamią? Jakie konsekwencje ponoszą szpitale, które nie realizują podstawowego świadczenia medycznego, jakim jest przerywanie ciąży? Jakie kary będziecie nakładać na tych szpitali? Czy zareagujecie w końcu, ile jeszcze kobiet musi umrzeć, żeby tak się stało? Chcę dzisiaj pana zapytać, dlaczego nie przystąpiono do szkolenia lekarzy w czasie, kiedy wiadomo było, że lekarze mówią o tym otwarcie, wczoraj powiedzieli to na naszym zespole, nie wiedzą, jak przerywać w Polsce ciążę. Ba, nie wiedzą nawet, jak stosować ten naprawdę podstawowy lek, misoprostol, lek, który wielu kobietom może po prostu uratować życie. Panie ministrze, chcemy włączyć do specjalizacji ginekologicznej i położniczej szkolenie z zakresu aborcji. Chcemy, żeby lekarze przestali używać tego leku off-label, bo tak go dzisiaj używają, ale mówią otwarcie, że zupełnie się na tym nie znają, nie wiedzą, jak to mają robić. Proponujemy rejestrację tego leku, proponujemy szkolenia według najnowszych standardów wytycznych WHO, bo Polki zasługują dzisiaj na to, żeby były leczone i żeby życie ich było ratowane, ale żeby były leczone zgodnie z najnowszymi standardami. Chcemy, i to nam wczoraj obiecał konsultant krajowy do spraw ginekologii i położnictwa, żeby organizacje kobiece, Aborcyjny Dream Team i Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny brały udział w pracach tej komisji. Przestańmy ścigać te organizacje. Zacznijmy się od nich uczyć. Chcemy zwiększenia budżetu Rzecznika Praw Pacjenta, bo Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie to jest jedyna instytucja w Polsce, na którą pacjentki naprawdę mogą liczyć. Działa jednak zbyt wolno z powodu braku wystarczającego finansowania. Prosimy o konkretne odniesienie się do tych wszystkich postulatów, które pan usłyszał i jeszcze w naszych pytaniach usłyszy. Nie proszę pana w imieniu posłanek, nie proszę pana w imieniu polityczek. Proszę pana w imieniu pacjentek, bo pacjentki chcą dzisiaj usłyszeć, co zrobicie, żeby ich zdrowie i życie naprawdę było najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dałem trochę czasu na zapisywanie się jeszcze do pytań. Czy ktoś z państwa jeszcze chce się zapisać? Jeżeli nie, zamykam listę. Panie ministrze, zapraszam serdecznie. Trudną rolę pan ma dzisiaj. Może nawet nie tylko dzisiaj. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Głównym celem opieki medycznej nad kobietą w ciąży jest zapewnienie prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejszą identyfikację czynników ryzyka umożliwiające objęcie pacjentek opieką okołoporodową i odpowiadającą im potrzebom zdrowotnym. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej regulują tę kwestię głównie w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. W części trzeciej standardu została ona poświęcona identyfikacji najczęstszych czynników ryzyka powikłań okołoporodowych. Oceny występowania czynników ryzyka dokonuje osoba, która sprawuje opiekę nad ciężarną. W przypadku stwierdzenia ich występowania ciężarna, rodząca lub noworodek powinni pozostać pod opieką lekarza położnika lub lekarza oddziału neonatologicznego na odpowiednim ich stopniu referencyjności, zapewniający opiekę perinatalną lub neonatologiczną. Należy również wskazać, że zgodnie z przepisami
z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży. Przerwanie ciąży może być dokonane przez lekarza w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. To są dwa przypadki, w którym przerwanie ciąży jest w naszym kraju dopuszczalne i to trzeba bardzo mocno w tej chwili zaakcentować i powiedzieć. Decyzja o tym, czy wystąpiły okoliczności, w których ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, powtarzam, zdrowiu lub życiu kobiety, to są rozłączne kryteria, jest i może być podejmowana wyłącznie przez lekarza w odniesieniu do konkretnego przypadku. Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, podstawowym obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Dodatkowo w dniu 7 listopada 2021 roku na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat zwracający uwagę na obowiązujące obecnie regulacje prawne w przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej, na przykład podejrzenia w przypadku krwotoku do jamy macicy, czy też zakażenia samej jamy macicy. Wskazano w nim, że zgodnie z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, płodu ludzkiego i o warunkach dopuszczalności przerwania ciąży. Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia i zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że te przesłanki są rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza. Oczywistym jest, że pacjentka na każdym etapie prowadzenia ciąży musi być informowana o aktualnych ryzykach związanych ze zdrowiem kobiety. W komunikacie podkreślono z całą mocą, że lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji. Podkreślam, lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji podejmowanych w oparciu o swoje doświadczenie i dostępną wiedzę medyczną. Wraz z komunikatem także pojawiła się informacja z Krajowego Konsultanta do spraw Położnictwa i Ginekologii, w którym wskazywał postępowanie w przypadku przedwczesnego odpływania płynu owodniowego. Także dodatkowo minister zdrowia zarządzeniem z 12 czerwca bieżącego roku powołał zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. W ten skład zespołu wchodzi 16 osób. Przewodniczącym jest Krajowy Konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Do zadań zespołu należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerwaniem ciąży w przypadkach stwierdzenia wystąpienia przesłanek, o którym mowa w artykule 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zawierających w szczególności sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży, przesłanki konieczności zalecania dodatkowych konsultacji medycznych mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej, sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia i zdrowia, materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych. Należy również wskazać, że postępowanie w sprawie pacjentki w Nowym Targu przeprowadził Rzecznik Praw Pacjenta. Informacja o tym postępowaniu jest umieszczona na jego stronie internetowej. Zgodnie z informacjami Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu w Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta. Po otrzymaniu informacji o tym tragicznym zdarzeniu niezwłocznie zostały podjęte działania z urzędu. W sprawie także skorzystano z opinii konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesora dr. Krzysztofa Czajkowskiego, a także z opinii wewnętrznego eksperta doktor nauk medycznych Moniki Sadowskiej. W tej sprawie stwierdzono naruszenie praw pacjenta w stosunku do świadczeń zdrowotnych odpowiadający wymogom aktualnej wiedzy medycznej, informowaniu o stanie zdrowia pacjenta, a także o prowadzeniu dokumentacji medycznej. W toku postępowania wykazano szereg nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie pobytu pacjentki na oddziale szpitala w Nowym Targu.
W chwili przyjęcia pacjentki do szpitala wykonano badania diagnostyczne, w tym USG. Zalecono podanie dożylnie antybiotyku. W kolejnych dniach nie podjęto żadnych dodatkowych działań wobec narastającego miana CRP, czyli wskaźnika stanu zapalnego. Nie wdrożono na czas adekwatnej antybiotykoterapii w związku z rozwijającym się stanem zapalnym. Nie zaproponowano pacjentce indukcji poronienia 22 maja, czyli dzień po przyjęciu do szpitala wobec narastającego CRP. Nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego oraz nie wdrożono właściwego postępowania terapeutycznego we właściwym czasie w związku z pograżającym się stanem zdrowia pacjentki z 23 na 24 dzień maja bieżącego roku. Nadzór nad ciężarną nie był prowadzony zgodnie z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Rzecznik praw pacjenta w piśmie skierowanym do szpitala zalecił opracowanie procedur dotyczących wdrożenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety, przeszkolenia personelu medycznego w zakresie standardów opieki porodowej, także zalecił przeprowadzenie szkoleń oraz informacji o ich terminach agent oraz osób, które będą w tych szkoleniach uczestniczyły, także zobowiązał się do pouczenia personelu medycznego do podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych w celu określenia stanu zdrowia ciężarnej oraz płodu. Szanowni Państwo, trzeba podkreślić, że tak jak w przypadku pacjentki z Nowego Targu, jak wcześniej pacjentki z Pszczyny, nie doszło do naruszenia praw pacjenta z powodów prawnych czy ideologicznych. Jeszcze raz podkreślam, nie doszło do naruszenia praw pacjenta z powodów prawnych czy ideologicznych. W obu przypadkach rzecznik praw pacjenta, jak i konsultant krajowy potwierdzili błąd medyczny. Warto w tym momencie zwrócić Państwu uwagę, którzy sugerujecie związek wskazanych błędów z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że wskazane orzeczenie nie odnosi się do tych przypadków, ponieważ Trybunał nie zajmował się przesłankami zdrowia i życia kobiety w aspekcie prawa do aborcji. Prawo do aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety lub w przypadku zagrożenia życia kobiety nie jest niekwestionowane. Proszę Państwa, to muszę wybrzmieć bardzo wyraźnie z tej mównicy. Jeżeli jest zagrożenie życia czy zdrowia kobiety, prawo do aborcji w tej chwili w kraju naszym przysługuje. Także muszę Państwu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość także nie poparło projektu, który był rozpatrywany w tej Izbie, prawa zaostrzającego prawo aborcyjne. I na koniec kilka danych statystycznych, bo myślę, że one dobrze odzwierciedlą stan, w jakim w tej chwili jesteśmy. Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie publikuje zgony związane z ciążą, porodem i okresem połogu. I przytoczę kilka liczb. Rok 2006, takich zgonów w naszym kraju było 11, 2007 11, 2008 19, nie pamiętam, żeby była w tej Izbie dyskusja w tym temacie. Kolejne lata to są mniej więcej podobne liczby: 9, 5, 9, rok 2009, 9, 2021, 7. Czyli mniej więcej cały czas ta liczba utrzymuje się na jednakowym poziomie. Oczywiście za każdą taką cyfrą, liczbą kryje się dramat ludzki i musimy starać się, aby tych niepotrzebnych zgonów było jak najmniej. Dlatego to, co w tej chwili uruchomiliśmy i co robimy już od wielu lat, aby były jasne wytyczne, jeżeli chodzi o ciążę i stan zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Ale jeszcze druga statystyka, o której chciałem powiedzieć, to jest statystyka umieralności matek na 100 tysięcy urodzonych. Ale to są rzeczy, które trzeba powiedzieć otwarcie. Jeżeli popatrzymy na rok, bo ostatnie jest dane z roku 2020, w Polsce umieralność matek na 100 tysięcy urodzonych żywych dzieci jest 2,5. Jeżeli spojrzymy na przykład na Niemcy, to jest 3,6. Norwegia 3,6. W drugiej części pan poczytuje statystyki Niemiec. 23. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo.
Śmierć człowieka jest tragedią, ale śmierć matki i dziecka jest szczególnym dramatem. Dlatego tu, w tej Izbie, chciałabym złożyć najbliższym zmarłej pacjentki wyrazy głębokiego współczucia. Panie marszałku. 40 sekund pani zostało. Wysoka Izbo, wykorzystywanie tej tragedii do zbicia kapitału politycznego, do manipulowania ludźmi jest szczególną podłością. Skandaliczne słowa pani poseł Kotuli, która zmanipulowała słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, jest dobitnym dowodem na to. Pan prezes powiedział, łączenie tej śmierci z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to wielkie oszustwo. Szanowni Państwo, doskonale panie i panowie posłowie wiecie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego wpływu na to, co się zdarzyło w szpitalu w Nowym Targu. Dlatego nie manipulujcie ludźmi, nie podgrzewajcie emocji. Wam nigdy nie zależało na losie kobiet. Nigdy nie współczuliście kobietom. Te wskaźniki, o których mówił pan minister, świadczą o tym, jak dbaliście o kobiety w czasach, kiedy rządziliście. Kobiety, żeby kupić zeszyty dzieciom pani w szkole, poseł, musiały pracować za 4 złote. Musiały pracować do 67 roku życia. Dziękuję. Taki los stworzyliście poseł, kobietom, a teraz udajecie, że ich bronicie. Pani posłanko, radziłbym trochę mieć dystans do tego, bo jeżeli pani poseł 40 sekund mówiła dłużej, a wszystkim będę wyłączał po minucie, to i pani wyłączę. A jak pani poseł mówiła dłużej, to może by pani wpadła na taki pomysł, żeby i pani mówiła dłużej. Pani posłanka Monika Rosa, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, zabija nas prawo, bo zakaz aborcji zabija. I decyzja pseudo-trybunału jest waszą hańbą. Zabija nas wasza ideologia, którą niesiecie na sztandarach. Zabija nas klauzula sumienia i zabija nas obojętność lekarzy wobec naszych tragedii. Bo jak to jest możliwe, panie ministrze, proszę mi to wyjaśnić, że czeka się na umarcie płodu, narażając zdrowie i życie kobiety. Proszę mi wyjaśnić, jak to jest możliwe, że klauzula sumienia lekarza albo całego szpitala, nazwa szpitala, decyduje o zdrowiu i życiu kobiety i tę kobietę zabija. Jak to jest możliwe, że lekarze nie wiedzą, jak zrobić w Polsce aborcję? Jak to jest możliwe, że sekuje się organizacje, ekspertki, przyjaciółki aborcyjne, które ratują życie kobiet i to tylko i wyłącznie dzięki nim ta skala śmierci kobiet w ciąży w Polsce jest tak niewielka. Proszę mi wyjaśnić, panie ministrze, jak Jarosław Kaczyński może mówić o urojonej rzeczywistości, o propagandzie. To jest nasza rzeczywistość. To jest rzeczywistość kobiet, które leżą w szpitalach i teraz sięgają po telefon do koleżanki, do prawnika, do mediów, bo boją się o swoje życie. Dziękuję. Pani posłanka Małgorzata Magdalena Biejat, Klub Parlamentarny Lewica. Przepraszam. Nie szkodzi, panie marszałku. Panie ministrze, panie marszałku, panie ministrze, mówił pan dzisiaj dużo o prawie. Więc oprócz tego prawa, na które pan się powoływał, jest jeszcze takie prawo, które mówi o tym, że to, kto pomaga kobiecie w aborcji, której ona chce, której potrzebuje, ten podlega karze więzienia do lat 3. Tym prawem zasłaniają się lekarze, kiedy odmawiają nam prawa do życia i zdrowia, do ochrony naszego życia i zdrowia. W Sejmie od 2 lat leży ustawa Lewicy, która wykreśla aborcję z kodeksu karnego. Czy państwo, stając na straży pacjentek i wychodząc naprzeciw lekarzom, którzy też o to proszą, poprzecie tę ustawę? Jest jeszcze jeden zapis w prawie, który utrudnia dbanie o zdrowie i życie pacjentek i którym zasłaniają się lekarze, którzy nie chcą nam pomóc. To klauzula sumienia. Czy wykreślicie ją wreszcie z prawa? Bo szanowni państwo, klauzula sumienia musi odejść. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska.
Proszę bardzo, panie pośle. Panie pośle, niech pan zaczyna. Dziękuję, panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie. Prowadzimy tę debatę w cieniu kolejnej tragicznej śmierci ciężarnej kobiety w jednym ze szpitali w Polsce. Chciałbym to podkreślić, śmierci, której można było uniknąć. Można byłoby uniknąć, gdyby podejście rządu do tego problemu było inne niż zaprezentował tu pan minister Kraska. Bowiem z jego perspektywy, jak rozumiem z perspektywy rządu Ministerstwa Zdrowia, wszystko jest ok. Wydano komunikaty, wytyczne, zalecenia, ale kobiety w szpitalach, panie ministrze, umierają. Więc widać wyraźnie, że to prawo jest źle skonstruowane. Zresztą nie ja to wymyśliłem. To wasz prezydent, Andrzej Duda, w tydzień po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce, zaproponował zmianę i wprowadzenie jeszcze jednej przesłanki przerwania ciąży związanej z letalnymi wadami płodu. Czy nie rozumiecie, że czas to prawo drakońskie, ale przede wszystkim szkodliwe, które doprowadza kobiety w Polsce do śmierci w szpitalach, ciężarne kobiety, należy zmienić? Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun. Nie ma, wykreślamy z listy pana posła. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, śmierć pani Doroty jest kolejną tragedią, której można było uniknąć, gdyby tylko życie kobiet nie było w Polsce przedmiotem politycznych targów. To wy do tego doprowadziliście, że jest. Ministerstwo Zdrowia jest od tego, by zapewnić ochronę życia pacjentek, panie ministrze. Pozwalacie na to, że tak nie jest, bo pozwalacie na istnienie placówek, które w całości zasłaniają się za klauzulą sumienia i pozwalacie im na to, by nie wykonywały po prostu ustawy. 3 dni zwlekania z decyzją lekarza nie jest błędem lekarskim, panie ministrze. Jest w pewien sposób świadomą decyzją. Tym bardziej, że mamy za sobą historię wielu takich tragedii. Pan tu przedstawia statystyki, ale każdy taki przypadek powinien wam dawać do myślenia i mówić wam o tym, że po prostu pozwalacie na czynienie zła, gdy upieracie się przy swoim. Zmieńmy prawo. Zadbajmy o zdrowie i życie Dziękuję Polek. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ten dramat, który opisał, który zbadał pan rzecznik praw pacjenta, nie upoważnia was do formułowania tak skandalicznych tez, iż lekarze z obawy o rozwiązania prawne zaniedbują swój podstawowy obowiązek, jakim jest ratowanie życia i zdrowia kobiet. Wy dzisiaj tak naprawdę szczujecie na lekarzy i na cały personel medyczny, mówiąc i oskarżając lekarzy o to, że lekarze się obawiają czegokolwiek. Lekarze są pełni empatii i wrażliwości. Lekarze walczą codziennie o zdrowie swoich pacjentów. Dzisiaj 180 tysięcy lekarzy walczy o zdrowie i życie pacjentów, którzy się zgłaszają do nas. Natomiast jednostkowy przypadek, tragiczny, dramatyczny, my wyrażamy ogromne współczucie, nie pozwala wam tak skandalicznych tez formułować. Wy z tego tytułu ustawiacie pacjentów przeciwko całemu personelowi medycznemu. Od tego są odpowiednie instytucje, żeby zbadać, co się stało w tym przypadku. Prawo nie zostało zmienione. Artykuł 30 ustawy o zawodzie lekarza. Pani posłanko, dziękuję serdecznie. Pani posłanko, dziękuję serdecznie. Pani posłanka Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, słucham. Myślę, że trzeba być albo cynikiem, albo głupcem, żeby nie wiedzieć, jak zmienia się porządek prawny i jak zmienia się atmosfera wokół szpitali po wprowadzeniu zmian przez pseudotrybunał. Wy doskonale wiedzieliście, jak to się skończy.
mieliście pełną świadomość. A jeśli nawet nie ogarnęliście tego, to tłum na ulicach w 2020 roku wam o tym mówił, że Polki będą umierały, bo wprowadziliście strach na lekarzy, na pielęgniarki, na szpitale i na instytucje. To wasze organizacje i wspierane przez was fundamentalistyczne grupy powodowały strach. My prosimy lekarzy i pielęgniarki, żeby byli odważni, a polityków, żeby się opamiętali, bo polityczną odpowiedzialność za śmierć każdej kobiety ponoszą ci, którzy doprowadzili tego obrzydliwego prawa, czyli politycy PiS-u i Konfederacji. I panie ministrze, jak panu nie wstyd opowiadać, że w Niemczech umiera więcej kobiet? Pan jest ministrem rządu polskiego. Pan ma dbać, żeby Polki nie umierały, a nie cieszyć się, że gdzie indziej umiera więcej. Hańba! Dziękuję. Pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, wystarczy jedno zdanie. Uchyla się artykuł 152 kodeksu karnego, żeby już żaden lekarz nie mógł nigdy powiedzieć, że nie wykonał potrzebnej aborcji, bo boi się prokuratora albo więzienia. Wystarczy jedno zdanie. Uchyla się artykuł 39 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, żeby już żaden szpital z relikwiami Jana Pawła II albo bez nie mógł odmówić kobietom tego zwykłego, normalnego świadczenia medycznego, jakim jest przerwanie ciąży. Wystarczy jedno zdanie w ustawie. Każda osoba ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania, żeby Polki mogły w końcu przestać bać się zachodzić w ciążę. Drogie Polki, drogie kobiety, drogie dziewczyny, Lewica ma odwagę, żeby te trzy zdania stały się obowiązującym prawem. Lewica i wy macie odwagę powiedzieć, my, kobiety, wstajemy z kolan, a klauzula sumienia musi iść do kosza. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. A proszę się uspokoić. Trzeba było dyskutować, zanim kierowaliście do Trybunału, tak zwanego Trybunału, ten haniebny wniosek. Pan minister Kraska powiedział, że lekarze nie mogą bać się podejmowania decyzji. No ale panie ministrze, prawdą jest to, co dzisiaj piszą media w Polsce, czyli to, że pomiędzy pacjentką a lekarzem stoi dzisiaj prokurator, wasz prokurator, waszego rządu. A jeżeli przypadkiem dojdzie do tego, że lekarz okaże niezależność i podejmie decyzję, no to oczywiście usłużne posłanki i posłowie PiS-u zaraz pobiegną do prokuratury, żeby ta zbadała, czy cokolwiek się tam nie stało, co jest absolutnie haniebne. Nie ma dziś na sali tych, większości tych, którzy podpisali ten haniebny wniosek. Posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, o dziwo wolnościowców, nie ma przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego. Ja się zastanawiam, czy oni tak naprawdę wiedzą, co zrobili. Prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy. Panie ministrze, pytanie, czy starczy panu odwagi, żeby wyjść poza ten polityczny teatr, który funduje nam Prawo i Sprawiedliwość i rzeczywiście zadbać dziś o bezpieczeństwo kobiet. Bo dzisiaj jest ten moment, w którym albo stanie pan po stronie kobiet, po stronie bezpieczeństwa, albo nadal pan będzie twarzą tego cyrku, który panie tutaj pośle, widzimy. Dziękuję. Bardzo proszę, pani posłanka Karolina Pawliczak, niezrzeszona. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie Kaczyński, to pan żyje w swojej urojonej rzeczywistości. To pan ręcznie wysterował prawo tak, by niemoc barbarzyńskich przepisów zabijała kobiety. To pan ze swoim politycznym pisowskim obozem ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za los tych kobiet, za ich stracone życie, zdrowie, za cierpienie ich rodzin i najbliższych. Zastanawiam się, co pan czuje, gdy usłyszy pan o kolejnej niewinnej śmierci spowodowanej wprowadzeniem do naszego prawa waszych pisowskich urojeń. Co pan czuje i co pan myśli? Czy to naprawdę jest taka znieczulica i pustka? Czy nie poruszają pana historie tych kobiet, sióstr, matek, córek? Jakim trzeba być człowiekiem, by spokojnie żyć ze świadomością wprowadzenia nieludzkiego prawa? Nie potrafi pan nawet wstać, by uczcić ich śmierć. Jest pan żałosnym, oderwanym od rzeczywistości człowiekiem. Mam nadzieję, że sprawiedliwość i kara, a przede wszystkim historia,
na której kartach haniebnie się pan zapisuje. Pana wreszcie rozliczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią poseł Annę Milczanowską z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Bardzo Dziękuję proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo. Hańbą i wstydem jest, że zbijacie kapitał polityczny, żerując na ludzkiej tragedii. Dzisiaj wasze cyniczne uśmiechy podczas tej debaty najlepiej o tym świadczą. Skandalicznym jest, że ciągle kłamiecie, mówiąc, że w Polsce nie można dokonać aborcji. Od 1993 roku jest w Polsce prawo i ustawa o planowaniu rodziny, artykuł 4a, który mówi, że można dokonać aborcji, jeżeli ciąża zagraża życiu i można dokonać aborcji, jeżeli ciąża zagraża zdrowiu kobiety. Przestańcie kłamać. Dość tych fałszywych emocji, dość obrażania naszych liderów politycznych. Spójrzcie w prawdzie w oczy. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Po śmierci pani Izy z Pszczyny nie, już ani jedna kobieta miała nie umrzeć. Ani jedna. Mijają kolejne miesiące i kobiety umierają. I umierają nie dlatego, że w szpitalach nie ma lekarzy, tylko przez prawo, które stworzyliście, atmosferę strachu, kobiety nie są ratowane. Podawał pan minister statystyki. Ja wiem, że zawsze, niestety tak jest, że czasami kobieta umiera w połogu. Ale te kobiety można było uratować, tylko trzeba było podjąć działania. One umarły przez bezczynność. Przez bezczynność, dlatego że lekarze bardziej boją się prokuratora generalnego niż wytycznych ministra zdrowia. Po 2 latach pan minister mówi, że trzeba podjąć działania, że uściślić przepisy. Po 2 latach, panie ministrze, zmarnowaliście 2 lata i kolejne rodziny straciły matki, córki, żony. A pan prezes Kaczyński mówi o urojonej rzeczywistości i propagandzie. Panie prezesie, niech pan pójdzie do tych rodzin, pójdzie do tych matek czy ojców, którzy straciły córki i powie niech pan, że to jest propaganda, urojona rzeczywistość. Dziękuję. Szanowna pani, te pogrzeby się odbywają, te rodziny straciły bliskich i nic nie zrobiono. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Lewica od lat walczy o legalną aborcję, ale nawet jeżeli uda nam się w którymś momencie wprowadzić legalną aborcję, to jednak trzeba też zlikwidować klauzulę sumienia. Klauzula sumienia to efekt działalności katolickich lobbystów i konserwatywnych polityków, którzy umieścili to wstrętne coś w zapisach prawa. Zrobili to po to, aby w zgodzie z prawem można się było nim zasłaniać i odmówić wykonywania zabiegów. W praktyce dotyczy to większości aborcji. Dlatego mam apel do przyszłych ginekologów. Nie zostawajcie ginekologami, jeżeli macie poglądy konserwatywne. Możecie wybrać inną specjalizację, bo jeżeli jesteś ginekologiem, to w ramach twojej pracy musisz dokonywać aborcji, podawać tabletki poronne czy robić cesarskie cięcia. Dla lekarzy ginekologów konserwatywnych, którzy są teraz, panowie, dlaczego igracie naszym życiem? Dlaczego wasz światopogląd stoi nad naszym zdrowiem, nad naszym bezpieczeństwem i nad naszą godnością. W idealnym świecie, który chce tylko lewica, każda kobieta powinna mieć prawo do przerywania ciąży bezpiecznie i za darmo. Bez tłumaczenia się komukolwiek, bez czekania na to, co mówią politycy, ksiądz czy sumienie ginekologa. Klauzula sumienia do kosza. Dziękuję. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zakaz aborcji zabija, ale chciałem spytać o coś innego. Czy prowadzicie badania, z czego w Polsce wynika społeczne zapotrzebowanie na aborcję?
dlaczego kobiety muszą sięgać po tę ostateczność. Czy ktoś sprawdził, jak to się dzieje, że według niebieskiej linii 30 tysięcy kobiet rocznie jest ofiarami zgwałceń, a w 2021 roku nie dokonano ani jednego zabiegu aborcji ciąży z czynu zabronionego? Przemoc domowa wobec kobiet jest wszechobecna, ale waszą odpowiedzią od 10 lat jest utrzymywanie zastrzeżenia wobec artykułu 55 konwencji stambulskiej. Przemoc domową w dalszym ciągu w Polsce ścigamy z oskarżenia prywatnego. Zakazy i nakazy nic nie dadzą. Trzeba edukacji, trzeba uczyć, czym jest bezpieczna antykoncepcja, trzeba ograniczać społeczne zapotrzebowanie na aborcję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Pozwolę również przywitać uczniów i opiekunów sobie, uczniów i opiekunów z Ostródy. Witamy was serdecznie. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, ja też zakrzyknę. Ani jednej więcej śmierci, ani dziecka, ani matki. Mówię to jako matka, jako lekarz i jako poseł. Śmierć każdej matki i każdego dziecka jest wielką tragedią. Ale dodam jeszcze, ani jednej więcej oszukanej kobiety, bo to, co dzisiaj robi opozycja, to oszukiwanie kobiet. Posłanki z Platformy i Lewicy brutalnie i bezwzględnie i z premedytacją wykorzystują tragedię kobiet do swoich potrzeb. Wykorzystujecie Polki do polityki, do swojej kampanii kłamstwa, manipulując słowem, by Polki się bały i myślały, że aborcja nie jest możliwa. A aborcja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia matki jest w pełni legalna w Polsce. Przez jaki wyrok Trybunału Konstytucyjnego za rządów Platformy w 2008 roku zmarło 19 kobiet w ciąży? Wniosek i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w ogóle nie dotyczył i nie zmienił żadnych przepisów prawnych, które obowiązują w tym zakresie. I dodam, że kobiety ciężarne niestety, ale i umierają w krajach, gdzie aborcja jest legalna w 100%. Więc wasza teza jest w 100% oszustwem. Szczujecie na lekarzy, a lekarze nie mają problemu z prawem w tym zakresie. Wiedzą, że jeśli jest potrzebna aborcja, to ją proponują i wykonują w Polsce. Aborcja w Polsce w tym zakresie... z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę. Panie i panowie posłowie, panie marszałku, można by mieć wątpliwości, jakie są intencje Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku o tym, że będziecie dążyć do tego, żeby przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone i pochowane. Wiemy, że od początku to planowaliście. I nie jest urojoną rzeczywistością to, że Polki boją się w Polsce być w ciąży. Nie jest urojoną rzeczywistością to, że pani Iza z Pszczyny i Dorota z Nowego Targu nie żyją. Nie jest urojoną rzeczywistością to, że prawo w Polsce zabija. I nie jest urojoną rzeczywistością to, że PiS i Konfederacja zafundowali to Polkom. I chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mówicie, że to sprawa polityczna, że to lekarze, że to szpital. To zaznaczmy. Na czele tego szpitala stoi też polityk PiSu, radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Marek Wierzba, człowiek suwerennej Polski, człowiek obozu PiS. I taka atmosfera jest w tym szpitalu, że Dorota z Nowego Targu nie dotykała dziecka, tylko śmierci. Dziękuję. Pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. Kobiety w ciąży, rodzące nie czują się bezpiecznie na polskich oddziałach ginekologiczno-położniczych. Ich obawy są uzasadnione. I tu nie chodzi o indywidualne odczucia. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 37 szpitalach. Kontrolę nad tym, czy opieka nad kobietami roniącymi jest odpowiednia. I w żadnym z tych szpitali taka opieka tym kobietom nie była zapewniona. A mówimy o kobietach szczególnie wrażliwych, w krytycznej sytuacji ich życia. Żaden szpital nie zaoferował im pełni tego, do czego powinny, co powinny otrzymać. Od lat kobiety mówią, że w wielu szpitalach standardy opieki okołoporodowej są fikcją i mówią o traumatycznych przeżyciach.
Ja się pytam, gdzie są kontrole NFZ-u? Gdzie jest państwo polskie, żeby egzekwować podstawowe przepisy, które zabezpieczają życie i zdrowie pacjentek w ciąży na każdym etapie? I szanowni państwo, potrzebujemy państwa, które egzekwuje przepisów prawa, nie przepisów kościelnych, bo klauzula sumienia do kosza. Dziękuję bardzo. Pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Polską rządzą ludzie, którzy nienawidzą kobiet i którzy dla politycznych celów zgotowali Polkom piekło, którzy w imię ideologii realizują założenia ultrakonserwatywnych fundamentalistów. My nie godzimy się z dramatem i lękiem kobiet, których życie i zdrowie jest zagrożone. Nie godzimy się na okrutne prawo, przez które umierają młode Polki. To złe prawo zgotował nam Jarosław Kaczyński. To złe prawo zawdzięczamy autorom wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, pod którym podpisali się posłowie i posłanki PiS-u i wszyscy z Konfederacji. Dziś wy wszyscy zrzucacie odpowiedzialność na lekarzy, choć to wy nad nimi postawiliście prokuratora, który ma drakońskie prawo w ręce. I to wy promujecie klauzulę sumienia. To wy, którzy właśnie uciekliście z sali. Zobaczcie państwo, dzisiaj nie ma nikogo. Ja nie zmanipuluję słów Kaczyńskiego, który dokładnie je zacytuję, który w 2016 roku powiedział: będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończy się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane i miało imię. Kiedy młode Polki zabija okrutne prawo, ten sam Kaczyński określa, że to propaganda i urojona rzeczywistość. Zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają i którzy nas słuchają. Wszystko jest w waszych rękach. Tą złą władzę trzeba pogonić w jesiennych wyborach. Wtedy każda Polka będzie bezpieczna i zaopiekowana medycznie na miarę XXI wieku. Nie zaopiekowana przez polityka PiS-u, przez księdza czy prokuratora. Będzie zaopiekowana przez lekarza. Wtedy w życie wejdzie prawo do bezpiecznej, legalnej i dostępnej i darmowej aborcji. Powróci dostęp do antykoncepcji, edukacja seksualna w szkołach, dostęp do badań prenatalnych i zostanie uporządkowana klauzula sumienia. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Katarzyna Kotula. Ja przepraszam, że to powiem, ale prowadzę te obrady i taka mi refleksja przyszła. Może nie powinienem się refleksjami dzielić. Myślę, że zwykle na sali są ci ludzie, których tematy, które są poruszane, interesują tak naprawdę i przejmują się tymi tematami. I też są ludzie, których nie ma na tej sali. Bardzo proszę, pani posłanko. Panie marszałku, Wysoka Izbo, drogie kobiety. Jesienią Lewica i Koalicja Obywatelska wygrają te wybory. A jeśli Lewica wygra te wybory, to wiemy na pewno, że aborcja będzie bezpieczna, legalna, darmowa i dostępna. Ale zanim tak się stanie, mamy już dzisiaj dla was pakiet konkretnych rozwiązań. To pakiet Bezpieczna Pacjentka. Numer jeden, dekryminalizacja, likwidacja artykułu 152 kodeksu karnego do kosza. Klauzula sumienia do kosza. Szpitale wolne od świętych. Aborcyjny Dream Team i Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w zespole Ministerstwa Zdrowia, które będzie opracowywało szkolenia, rekomendacje i wytyczne. Szkolenie z tego, jak robić bezpieczną aborcję, także farmakologicznie. Rejestracja i szkolenie z zakresu używania misoprostolu. Nauka o tym, jak robić aborcję na specjalizacji ginekologiczno-położniczej. Przede wszystkim kary dla szpitali, które mają kontrakt, ale nie wykonują aborcji. Na dziś to, co najważniejsze, i chcę podziękować posłance Monice Falej za to, że wczoraj w Sejmie złożyła tą konkretną ustawę. To jedno zdanie. Klauzula sumienia do kosza. Dziękuję. Pani posłanka Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam panią. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie i panowie posłowie. Politycy PiS mówią, że to nie ich wina i nie ich odpowiedzialność. To ja może po kolei udowodnię, że jest dokładnie odwrotnie. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak porównała aborcję do masowych mordów. Agenci CBA w Szczecinie wparowują do gabinetu ginekologicznego i zabezpieczają karty pacjentek. Posłowie PiS, 106 posłanek i posłów PiS, podpisuje się pod wnioskiem do Trybunału i w konsekwencji tego mamy dzisiaj te dramaty, które dzieją się w polskich
szpitalach. To jest wasza wina i wasza odpowiedzialność. I nie jest tak, jak mówi prezes Kaczyński. To nie jest urojona rzeczywistość. Urojona rzeczywistość jest w głowie prezesa Kaczyńskiego, któremu nawet kule do szpitala ochroniarze czy dyrektor szpitala musi przynosić. To jest człowiek, który żyje w urojonej rzeczywistości, a dramaty kobiet, dramaty polskich rodzin są po prostu smutną rzeczywistością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, prawo mamy okrutne, fanatyczne i powodujące śmierć kobiet, ale dzisiaj mówimy w kontekście sytuacji, w której prawo dopuszcza ratowanie życia bądź zdrowia kobiety jest dopuszczone nawet tym niesławnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Panie ministrze, dlaczego toleruje pan to, że dochodzi do takich tragedii w polskich szpitalach, że Polki umierają, że są całe województwa, które nie wykonują aborcji w żadnym szpitalu? Dlaczego pan to toleruje? Dlaczego toleruje pan szpital w Nowym Targu, który z założenia nie wykonuje aborcji i musiało w nim w końcu dojść do śmierci? Dlaczego toleruje pan sytuację, w której lekarze podpisują deklarację wiary, gdzie zapisano, że ludzkie ciało i życie będące darem Boga są święte i nietykalne od poczęcia? Dlaczego toleruje pan to, że się wymusza na studentach medycyny, zanim podejmą studia, podpisania ślubowania, iż będą szanowali życie od poczęcia? Klauzula sumienia jest do kosza. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W 2021 roku, po śmierci Izabeli z przyczyny, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii przygotował wytyczne dotyczące postępowania w przypadku przedwczesnego odpływu płynu owodniowego. Do czego doszło w XXI wieku, że lekarz ma ratować zdrowie i życie według wytycznych, bo boi się pisowskich decydentów, boi się konsekwencji, kiedy podejmie decyzję, samodzielną decyzję o życiu i zdrowiu kobiety, decydując się na terminację ciąży. Panie ministrze, jak może pan w ogóle mówić o nielicznych przypadkach śmierci kobiet? Nawet jedna śmierć kobiety, która mogła być uratowana, która mogła żyć i cieszyć się macierzyństwem, mogła być szczęśliwą matką, nie powinna mieć miejsca. Agnieszka, Marta, Anna, Justyna, Izabela, Dorota podjęły świadome decyzje, że chcą być matkami, szczęśliwymi matkami, ale nie dano im na to szansy. A Jarosław Kaczyński nazywa śmierć, tragedię kobiet, całych rodzin, propagandą. Dziękuję. Pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. W naszym pięknym katolickim kraju nader często zdarza się, że biali, heteroseksualni, wychowani w wierze katolickiej mężczyźni gwałcą kobiety. Gwałcą także dziewczynki, swoje córki, wnuczki, siostrzenice i bratanice. I choć mamy katolickie sumienie, to jednak ono zabrania pomagać ofiarom zgwałceń i kazirodztwa. W polskich szpitalach praktycznie nie terminuje się ciąż pochodzących z gwałtu i kazirodztwa. I ofiary tego typu przestępstw muszą peregrynować od szpitala do szpitala, szukając szpitala i lekarza bez sumienia. W Polsce nie dostaje się automatycznie antykoncepcji postkoitalnej. Zgwałcone jej nie dostają. Sumienie pozwala gwałcić i sumienie pozwala rodzić dzieci z gwałtów i z kazirodztwa. Protokoły WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, postępowania klinicznego w przypadku zgwałcenia i przemocy w Polsce nadal nie obowiązują. Sumienie katolickie pozwala wam oferować leki antyretrowirusowe poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy są po kontakcie ze śliną i krwią. Ale nie pozwala wam to sumienie oferować tych leków zgwałconym kobietom i dziewczynkom. Klauzula sumienia. Dość.
Pani posłanka Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dorota, Agnieszka, Izabela. To imiona kobiet, które umarły w polskich szpitalach przez drakoński zakaz aborcji. Dorota była w 20 tygodniu ciąży, gdy trafiła do szpitala w Nowym Targu. Bez wodzie. Kazano jej przez 3 dni leżeć nogami do góry. Zmarła w środę 24 maja. Zabił ją wprowadzony przez PiS i Konfederację zakaz aborcji. Zabiło ją przyzwolenie PiS-u i Konfederacji na klauzulę sumienia. Polki boją się rodzić dzieci, boją się zachodzić w ciążę, ryzykując własnym życiem. Boją się, że przy komplikacjach w ciąży stracą życie. Boją się, że zostaną przez państwo skrzywdzone. Państwo, które powinno otoczyć je opieką, a tak naprawdę je katuje. Ale mówimy dość. Mówimy ani jednej więcej, bo my to zmienimy. Przywrócimy Polkom ich prawa. Już niedługo. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Marcelina Zawisza, Lewica. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Już w 2005 roku dyrektor szpitala imienia Jana Pawła II w Nowym Targu zapowiedział, że na terenie lecznicy nie będą wykonywane zabiegi aborcji. Co więcej, w tej informacji prasowej czytamy, że część szpitali imienia Jana Pawła II podpisała zobowiązanie dotyczące zakazu aborcji, bo wymagała tego kuria. Więc ja mam pytanie do Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Ile szpitali straciło kontrakty, ponieważ nie wywiązywali się z obowiązku wykonywania wszystkich świadczeń, w koszyku świadczeń gwarantowanych, w tym prawa do aborcji, właśnie z powodu zagrożenia życia i zdrowia? Ile takich umów z kuriami, szpitali z kuriami skontrolowaliście i na tej podstawie wszczęliście postępowanie w celu odebrania kontraktu w związku z nierealizacją świadczeń? Ile, pytam się, ile jeszcze kobiet musi umrzeć? A jeśli ktoś chce się chować za klauzulą sumienia, nie jest w stanie ratować kobiet, to niech zmieni zawód. Klauzula sumienia do kosza. Posłanka Katarzyna Maria Piekarska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Koleżanki i koledzy posłowie. Polska to jest kraj, gdzie za pomoc w aborcji przez podanie ciężarnej tabletki wczesnoporonnej można trafić do więzienia. Polska to jest kraj, gdzie pracownicy czeskiej ambasady żywo interesowali się, co robią nasze obywatelki w gabinetach ginekologicznych, czy w czeskich gabinetach ginekologicznych. Polska to jest kraj, gdzie w dużej części aptek niestety nie można dostać dopuszczalnej, legalnej tabletki dzień po. Polska, i bardzo przykro mi to powiedzieć, to nie jest kraj przyjazny kobietom. Panie ministrze, mam pytanie, bo mówił pan, że kobieta, która znajdzie się w trudnej sytuacji, w podobnej jak pani Dorota, będzie mogła zadzwonić, będzie mogła uzyskać pomoc. To ja pana pytam, gdzie taka pacjentka, która nagle trafi do szpitala w podobnej sytuacji, będzie mogła zadzwonić, ponieważ telefon, o którym pan mówił, do rzecznika praw pacjenta, nie jest telefonem całodobowym, on działa, według przynajmniej informacji na stronie, do godziny 18. Może zatem, jeżeli rzeczywiście jest dobra wola po pana stronie, trzeba uruchomić taki całodobowy telefon, gdzie dziękuję naprawdę byłby ktoś decyzyjny, kto mógłby pomóc w podobnej sytuacji. I dziękuję. Drugie pytanie, jeżeli na dyżurze w szpitalu... Dziękuję bardzo, jest, pani poseł. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jeżeli na dyżurze w szpitalu jest lekarz, który stosuje klauzulę sumienia, to czy nie powinien jednocześnie dyżurować także drugi, który tej klauzuli sumienia po prostu nie ma. Dziękuję dlatego bardzo. I oczywiście pani jestem posłanka za tym, Paulina żeby tę klauzulę Matysiak, znieść. Dziękuję. Lewica, bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, to jest naprawdę niesamowite, że rząd, którego jest pan częścią, z jednej strony głośno mówi o wspieraniu polskich rodzin, a z drugiej pozbawia te rodziny kolejnych kobiet. Żon, matek, sióstr, córek. Kobiet, które umierają w szpitalach, bo nie otrzymały należnej pomocy. Ile jeszcze kobiet z zagrożoną ciążą ma umrzeć, aby przejrzeli państwo na oczy?
Ile jeszcze potrwa przyzwolenie na to, aby lekarze ukrywali przed pacjentkami informacje i nie decydowali na usunięcie ciąży, która zagraża ich życiu i zdrowiu? Przecież w świetle i tak już barbarzyńskich przepisów ta przesłanka nadal obowiązuje. Kiedy doczekamy się sprzeciwu na to bezprawie? Kobiety w Polsce zasługują na szacunek i na godne traktowanie zgodne z wiedzą naukową, a nie zabójczą ideologią i klauzulą sumienia, które prowadzą jedynie do kolejnych tragedii. Każdy, kto stoi w tej sprawie bezczynnie, ma krew na rękach niewinnych Polek. Klauzula sumienia do kosza. Dziękuję. Pani poseł Elżbieta Gapińska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Izabela, Dorota, Agnieszka. To nie żadna propaganda. To żony, córki, matki. To wasz wyrzut sumienia. Bo przez wasze drakońskie prawo umierają kolejne kobiety. Ale wy macie sumienie czyste, bo nieużywane. Ile jeszcze kobiet zapłaci zdrowiem lub życiem w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego? Panie ministrze, ile jeszcze czasu będziecie się bezczynnie przyglądać, jak umierają kobiety? Jak możecie spokojnie spać i mienić się katolikami? Mówię wam, mamy dość. Nie będziemy milcząco przyglądać się temu, co robicie. Młode dziewczyny boją się zachodzić w ciążę, bo gdyby pojawiły się problemy i trafią do szpitala, to nie mają poczucia bezpieczeństwa. Boją się, że nie otrzymają pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, chociaż pan minister mówił zupełnie co innego. Ani jednej więcej. To także apel do lekarzy. Bądźcie odważni. Dbajcie o życie i zdrowie waszych pacjentek, a my zawsze staniemy po waszej stronie. Państwo musi wspierać młode kobiety, które chcą urodzić dziecko. Ani jednej więcej. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Wanda Nowicka, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Prezes Kaczyński i cały PiS w sprawie ciężarnych Polek umierających w szpitalach wybrali najbardziej haniebną postawę. Zaprzeczają. Prezes Kaczyński uznał, że to nieprawda, że ciężarne umierają. Ma czelność zadać kłam rodzinom, które składają doniesienia do prokuratury po śmierci córki, siostry czy żony, czyli zaprzecza tragediom kobiet i ich rodzin, które cierpią w wyniku straty najbliższej osoby, która nigdy nie powinna się wydarzyć w XXI wieku. To ohydne i niewyobrażalne. Tymczasem rodzące Polki w przypadku komplikacji ciążowych panicznie boją się pójść do szpitala, bo już wiedzą, że mogą liczyć tylko na cud albo organizacje kobiece. Kiedy wreszcie prezes Kaczyński zrozumie, że Izabela, Anna i Dorota nie zmarły w wyniku zwykłego błędu lekarskiego, tylko w wyniku fanatycznej ideologii, która jest źródłem haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprowadzonego na wniosek PiS. Czekanie na śmierć płodu, by ratować kobietę, to barbarzyństwo. Medycyna nie ma tu nic do rzeczy i to wasza wina. Odpowiedź, proszę odpowiedź na piśmie. Panie ministrze, czy zaprosicie organizacje kobiece, Federę czy aborcyjny Dream Team do zespołu ministerialnego? Bo one są najlepszymi ekspertkami od aborcji i tylko to nas mogłoby przekonać, że chcecie naprawdę ratować kobiety. Czy poprzecie ustawę Moniki Falej o zniesieniu klauzuli sumienia? Ona nadaje się tylko do kosza. Dziękuję. Pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Słuchamy tutaj dzisiaj, jak działają przepisy prowadzone przez pseudo-trybunał Julii Przyłębskiej. Przypomnę, na wniosek posłanek i posłów PiSu, których tutaj dzisiaj nie ma, nie wytrzymali. Wrzesień 2021 w szpitalu w Pszczynie, w moim okręgu wyborczym, umiera 30-letnia Iza. Ciąży wskutek wstrząsu septycznego, ponieważ złe przepisy i lekarze nie dokonali na czas zabiegu aborcyjnego. Pomimo krzyku na ulicach, ani jednej więcej, panie ministrze, nic nie zrobiliście. Nie dokonaliście refleksji i zmian w przepisach. Kolejna ofiara to 37-letnia pani Agnieszka z Częstochowy i następna 33-letnia Dorota, mieszkanka Nowego Targu. Pytam, panie ministrze, ile kobiet jeszcze musi umrzeć, żebyście zrozumieli, że to nie propaganda, tylko wasze złe przepisy. Nie żyją młode kobiety. Prawo przez was stanowione zabija, o czym krzyczą Polki i Polacy na ulicach polskich miast. Straciliście słuch
Ile, panie ministrze, nie przerzucajcie odpowiedzialności na lekarzy. Nie nazywajcie tragedii kobiet propagandą. Zmieńcie złe prawo. Pośle Kaczyński i wy wszyscy służalcze posłanki i posłowie PiS-u, których tu dzisiaj nie ma. Jesień już blisko. Nie zapomnimy, a o wybaczeniu nie myślcie nawet. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Wysłałam do pana zapytanie, ale liczę na odpowiedź już dziś, bo pan na pewno to wie. Ilu lekarzy pracujących w polskich szpitalach stosuje klauzulę sumienia? I jaki jest to stosunek, procent w stosunku do ogółu lekarzy? W ilu polskich szpitalach nie ma żadnego lekarza niezasłaniającego się klauzulą sumienia, szczególnie na oddziałach ginekologicznych? Panie ministrze, zanim obalimy klauzulę sumienia, która nadaje się tylko do śmietnika, żądam pana, aby jeszcze dzisiaj na wszystkich oddziałach ginekologicznych pojawiły się w widocznych miejscach na dużych kartkach nazwiska lekarzy zasłaniających się klauzulą sumienia i podobnie we wszystkich polskich przychodniach. Czas start. Maile i telefony działają szybko. Te listy hańby muszą być jawne, aby kobiety wiedziały, że muszą z tych miejsc uciekać natychmiast. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Bardzo proszę panią posłankę Monikę Falej z klubu parlamentarnego Lewicy, autorkę ustawy w sprawie zlikwidowania klauzuli sumienia. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowne panie, traficie do szpitala w ciężkim stanie i musicie mieć zabieg. A lekarz wam mówi, zgodnie z prawdą i z prawem w Polsce, że wam tego zabiegu nie wykona. Więc umieracie w cierpieniach. To jest właśnie rzeczywistość polska. Bo klauzula sumienia pozwala na to, żeby nie usunąć ciąży, ale pozwala również na to, żeby zabić kobietę. Dlatego mam do was pytanie, do wszystkich. Kto się na to godzi, by umierały kobiety? Kto pozwala na to, żeby klauzula sumienia była priorytetem dla lekarzy? To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba jasno powiedzieć. Klauzula sumienia zabija. Dlatego w imieniu Lewicy złożyłam projekt o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarzy dentysty z usunięciem artykułu 39, który mówi o klauzuli sumienia. Klauzula sumienia do kosza. Nigdy więcej śmierci kobiet. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Kaczyński, śmierć Doroty nie jest urojoną rzeczywistością, jest faktem. To pan żyje w urojonej rzeczywistości. Polecam panu taką książkę Larsa von Triera, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Wy nienawidzicie kobiet, żeby doprowadzając waszym wnioskiem do pseudo-trybunału zaostrzyć prawo aborcyjne, które de facto dzisiaj w Polsce zabija kobiety. Jako mężczyźni w Polsce nie zgadzamy się z tym, aby nasze żony, partnerki, córki boiły się zachodzić w ciążę, bały się rodzić, a na końcu umierały w szpitalach. To jest wasza odpowiedzialność. Odpowiecie za to wszystko w jesiennych wyborach. Odpowiecie za to wszystko przed polskim społeczeństwem. Odpowiecie za to wszystkim również po śmierci. Wtedy, kiedy odpowiecie przed Bogiem, bo wasze miejsce jest tam, gdzie ono jest. Dziękuję. Pani posłanka Katarzyna Uberhan, klub parlamentarny Lewicy. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Po śmierci Doroty, śmierci, której można było uniknąć, gdyby na czas dokonano terminacji ciąży, minister zdrowia zamierza powołać zespół, który ma dopracować wytyczne dotyczące aborcji. Panie ministrze, ale jest nie jedyny, ale podstawowy problem.
lekarze nie potrafią wykonywać tego zabiegu. Mało tego, lekarze nie wiedzą, jak podawać tabletki aborcyjne. Sprzęt jest, tabletki w szpitalu są, ale wiedzy i umiejętności brak. Nikt na medycynie tego nie uczy. Wiemy to od studentów, rezydentów, lekarzy, również obecnych na wczorajszym zespole. Panie ministrze, kiedy znajdzie się to w programie nauczania na specjalizacji położnictwo i ginekologia? Ale jak już się nauczą, to muszą przestać chować się za klauzulą sumienia. Lewica ma na to rozwiązanie, jak właśnie usłyszeliśmy. Mamy ustawę złożoną przez Monikę Falej, która wysyła klauzulę sumienia tam, gdzie jest jej miejsce, na śmietnik historii. Klauzula sumienia do kosza. Pani posłanka Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szeregowy pośle Kaczyński, panie marszałku, Wysoka Izbo. Czy twoja śmierć jest lepsza niż moja? Czy jak umiera twój brat, to cały kraj musi być w żałobie od 13 lat? A jak umierają nasze siostry i prosimy was o chwilę ciszy tu na tej sali, to nawet nie chce wam się wstać na jedną minutę. Czy wasi bliscy bardziej cierpią i przez to mają prawo do nieograniczonej i najlepszej opieki, podczas gdy nasi muszą umierać na porodówkach i w kolejce na OIOM? O śmierciach tych młodych kobiet, które odchodziły w cierpieniu i opuszczeniu, bo uchwaliliście tak okrutne prawo, że nawet lekarze bali się im pomóc, wasz prezes powiedział: takich spraw nie ma. One zostały wymyślone przez propagandę. To jest część urojonej rzeczywistości. Jak długo będziecie stosować dwie miary? Dla siebie łagodną, a bezwzględną dla nas. Nawet w obliczu śmierci nie okazujecie szacunku. Barbarzyńcy bez serc u władzy. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Anita Sowińska. Nie ma. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Wam, PiS-owi, wydaje się, że te konkretne historie kobiet i ich rodzin to tylko wyjątek od reguły waszego chorego prawa. Tak nie jest. To są konkretne dramaty kobiet i ich rodzin. Kobiety w Polsce boją się rodzić i ten strach towarzyszy im przez cały okres ciąży. A powinno być odwrotnie. Kobieta powinna czuć się bezpiecznie i wiedzieć, że w przypadku kryzysowej sytuacji otrzyma pomoc. Dziś tej pewności nie ma. Nie może być tak, że o tę pomoc musi błagać i krzyczeć, aby w końcu została dostrzeżona i wysłuchana, tak jak miało miejsce to w Bydgoszczy. Nie każda kobieta ma na to siłę. Nazywacie się obrońcami życia, a tymczasem przedkładacie jedno życie nad życie innych, zwłaszcza kiedy na kobietę czekają w domu jej kolejne dzieci. I choć mocno się zapieracie, to tym bardziej balansujecie na cienkiej linii życia i śmierci. A my, kobiety, chcemy rodzić po ludzku, nie w męczarniach i w cierpieniach, skazane na same siebie. Beztuszne prawo i system opieki okołoporodowej musi się zmienić, tak jak muszą zmienić się wasze rządy. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Klub Parlamentarny Lewica. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, polskie państwo jest słabe. Nie chroni skutecznie zdrowia i życia rodzących kobiet, zasłaniając się błędami lekarskimi. Polskie prawo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego przyczynia się do dramatu kobiet. Posłanki PiS, politycy prawicy w sposób szydzący mówią o dzieciach urodzonych dzięki leczeniu niepłodności metodą in vitro. Rząd PiS zlikwidował program leczenia niepłodności refundowany przez państwo, dzięki któremu urodziło się w ciągu 3 lat ponad 22 tysiące dzieci. To samorządy z udziałem lewicy dają nadzieję rodzinom na własne dzieci. Tak jest w Wielkopolsce, gdzie samorząd wojewódzki wspólnie z 36 gminami i powiatem gdzieśnińskim realizuje taki program. Panie ministrze, do pana pytanie. Skoro są to programy legalne,
to dlaczego polski rząd nie chce wesprzeć tych programów? Jak sami się boicie, to dajcie szansę samorządom. Wysoki Sejmie, zdrowie i życie kobiet rodzących jest najważniejsze. PiS-owska klauzula sumienia do kosza. Pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rozmawiamy dziś na temat związany z tragiczną śmiercią Doroty w Nowym Targu oraz innych kobiet, które zmarły w szpitalach w całej Polsce z powodu braku przerwania ciąży. To smutne fakty, które pokazują, jak ważna jest kwestia legalnej i bezpiecznej aborcji. Niestety, brak dostępu do bezpłatnej oraz bezpiecznej aborcji zagwarantowanej ustawowo naraża kobiety na niebezpieczeństwo i grozi im utratą życia, a u lekarzy powoduje strach przed podejmowaniem odpowiednich działań. Każda kobieta ma prawo do decydowania o swoim ciele oraz swoim życiu, a brak prawa do przerwania ciąży lub ograniczenie tego prawa wprowadza je w sytuacje skrajnie niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety miały dostęp do prawdziwej opieki medycznej i były traktowane z szacunkiem. Prawo powinno być ukierunkowane na zapewnienie kobietom dostępu do bezpłatnych, legalnych i bezpiecznych metod przerwania ciąży. Dorota to jedno z wielu imion i każda z tych kobiet zasługuje na naszą pamięć i hołd. Dlatego nie wolno nam zapominać o ich losie i należy dążyć do zmiany prawa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Dziękuję bardzo. Pan poseł Adrian Zandberg, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Panie ministrze, przyszedłem wysłuchać pańskiej informacji po tragedii w Nowym Targu i oczekiwałem, że powie pan coś konkretnego, ale usłyszeliśmy tutaj biurokratyczne pustosłowie, a miejscami, proszę wybaczyć, ale niezgodny z prawdą bełkot, bo tylko tak da się określić pana stwierdzenie, że do tej tragedii nie przyczyniła się ideologia. Panie ministrze, w tym szpitalu od wielu, wielu lat nie przeprowadza się terminacji ciąży ze względów ideologicznych. Od kilkunastu lat w Polsce, proszę państwa, są całe regiony, w których nie przeprowadza się legalnych terminacji ciąży i kolejne rządy nic z tym nie robiły. I to jest hańba dla tego parlamentu i to jest hańba dla tego państwa, które nie stoi na straży prawa, które samo ustanowiło. I chcę powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie, to, że pozwalacie na to, że są szpitale w Polsce, które nie przeprowadzają legalnych zabiegów, a wydajecie im cały czas kontrakty, to jest coś, co musi się skończyć i co się skończy wtedy, kiedy władzę w Polsce obejmie lewica. I wtedy chcę powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie, do takich miejsc nie popłynie ani jedna złotówka. A tak zwana klauzula sumienia, czyli nieudzielanie pacjentkom świadczeń, do których mają prawo, trafi tam, gdzie jest jej miejsce, czyli do kosza. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Agnieszka, Justyna, Dorota, Ania, Agata, Izabela. To wasze grzechy. To wasze grzechy. To wy zgotowaliście piekło kobiet. To wasza obrona dzisiejsza jest skandaliczna, panie ministrze. Sumienia nie macie, jeśli zasłaniacie się statystykami. Oskarżamy PiS za warunki, w których kobiety boją się zachodzić w ciąże. Za to, że kobiety ciężarne umierają w szpitalach. Za klauzulę sumienia. Za wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który doprowadzili PiS i posłowie Konfederacji. To wasza polityczna odpowiedzialność. Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj, każdy dzień protestują, żeby kobiety rodzące nie umierały w szpitalach. Matki oczekują na dziecko, a wy zasłaniacie się klauzulą sumienia. Jak wam nie wstyd? Ani jednej więcej! Ani jednej więcej! Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jan Szopiński. Nie ma. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ani jednej więcej. W
Polsce złe, drakońskie prawo zgotowało kobietom piekło. Ale to piekło nie wypadło z segregatora, nie wypadło z pudełka. To piekło kobiet jest efektem zaostrzenia prawa przez pseudotrybunał na wniosek posłanek i posłów PiS. O piekło dla kobiet wnioskowali też posłowie Konfederacji. Kobiety, nasze żony, partnerki, córki i siostry umierają przez to złe prawo. Ale wiatr zmian już wieje. Ten wiatr pomoże nam zmienić złe prawo. I przywrócimy kobietom prawo do decyzji o legalnej aborcji. Kobiety nie mogą w tej sprawie walczyć same. Panowie, do roboty. Ani jednej więcej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Rutka, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, primum non nocere, jedna z naczelnych zasad w medycynie. Po pierwsze, nie szkodzić. Pacjent korzystający z porady lekarskiej lub pomocy medycznej w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia życia musi mieć absolutną pewność, że zostanie mu udzielona pomoc zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Wiedza i tylko wiedza naukowa winna być wyznacznikiem zakresu udzielonej pomocy medycznej. Wiedza naukowa, a nie wiara, przekonanie, zabobony czy ideologia, bez względu na to, kto jest jej autorem. Zadaniem pacjenta, o ile jest on oczywiście przytomny, nie może być analizowanie tego, czy szpital, do którego wiezie go karetka pogotowia, został zawierzony takiemu czy innemu świętemu. Czy na terenie placówki medycznej zdeponowano relikwie, tak jak w szpitalu w Nowym Targu, w którym znajdują się płyny ustrojowe pochodzące z wnętrza świętego. Półkiel włosów, ząb czy paznokieć nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia medycznego finansowanego ze składek wszystkich podatników. Świadczenia medycznego znajdującego się w katalogu procedur finansowanych przez Fundusz Zdrowia. Dziś lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, może odmówić wykonania transfuzji krwi lub uczestniczenia w transplantacji narządu, jeśli jest to sprzeczne z jego wiarą i przekonaniami. Pacjent zgodnie wówczas w takiej sytuacji, zgodnie z sumieniem lekarza, może zakończyć żywot w majestacie prawa i z powołaniem się na wiarę w takiego czy innego Boga. Klauzula sumienia do kosza. Dziękuję. Pan poseł Robert Obaz, klub parlamentarny Lewica. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Każdy z nas, kiedy on lub jego rodzina trafia do szpitala, powinien czuć się dobrze zaopiekowany. Dobrze zaopiekowany to znaczy nie tylko mieć zapewnione podstawowe rzeczy, ale też empatię, podejście i zagwarantowany dostęp do prawidłowego leczenia. Pan minister mówił o tym, że mamy procedury, możemy dzwonić, będą nowe procedury. Tylko panie ministrze, te kobiety dzwoniły, SMS-owały ze swoją rodziną, bo to była ich jedyna nadzieja. Rozmawiały ze swoją rodziną, prosiły o to, żeby ta rodzina też zareagowała. Niestety tak się nie stało. Trudno dzisiaj oceniać, czy to błąd lekarski, niechęć. Ale często we wszystkim pojawia się ta słynna klauzula sumienia. Sumienie jest wtedy, kiedy stajemy rano i możemy sobie spojrzeć prosto w oczy. Dlatego klauzula sumienia do kosza. Dziękuję. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. 14 czerwca 2023 roku pracował Zespół Parlamentarny do Praw Reprodukcyjnych. Jako mąż, ojciec, chciałbym się dowiedzieć, co było powodem, że nikt z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie dotarł na ten zespół parlamentarny. Bardzo bym prosił o pisemną odpowiedź w tej sprawie, a co do klauzuli sumienia, klauzuli ze średniowiecza, do kosza. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Prawo i Sprawiedliwość zafundowało kobietom piekło.
zafundowaliście je z pełną premedytacją i nie liczą się dla was wasze córki, żony, nie liczą się dla was kobiety. Macie je gdzieś. Ale to, że kobiety umierają, to jest was grzech. Każdy z was i każda z was powinien dzisiaj wejść tutaj na mównicę i przeprosić. Przeprosić za to, że prawa kobiet w Polsce są deptane. Są deptane i nieszanowane. Polski parlament, miejsce, które powinno tworzyć prawo, stworzyło klauzulę sumienia, stworzyło ideologię. I zamiast w tej Izbie mówić o prawach, wy pozwalacie na to, żeby kobiety traktować ideologią. Takie dokumenty, takie akty prawa jak klauzula sumienia muszą lądować w koszu. Jak Lewica dojdzie do władzy, to klauzuli sumienia na pewno nie będzie. Pani poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ani jednej więcej. Czy wy zdajecie sobie sprawę, co czuje kobieta, która musiała przejść aborcję? Jestem pewna, że nie. Gdy zastanawiam się, co się stało, gdy zastanawia się, co się stało z jej dzieckiem, jakie by było, gdzie by urosło, co by mogła, czy by była z niego dumna, wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, nie macie pojęcia o tym. Tak, myślicie pewno, co to jest. Wśród was siedzi człowiek, który był nazwany skrobakiem. Wszyscy o tym mówili, ale dzisiaj jest w PiS-ie i jest cudownym człowiekiem, który popiera akt sumienia, czy jakby go tam nazwać. Chciałam powiedzieć, że z roku na rok przeżywam to, że straciłam dziecko. Z roku na rok myślę. Nic już? Dobra. Także... Dobra, odpowiedź. Szybciej się nie da. Pani poseł Anita Sowińska. Nie. Iwona Hartwich. A jeszcze Iwona Hartwich. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, PiS-owcy, wy jesteście ohydnymi barbarzyńcami. Jest jeszcze aspekt jeden tej ważnej sprawy i trudnej sytuacji. Każecie rodzić matkom dzieci niepełnosprawne i zostawiacie ich samych sobie. Dajecie im 4000 zł. Wiecie, na co starcza 4000 zł dzisiaj? Dzisiaj starcza tak naprawdę na dwa koła od wózka inwalidzkiego. Zostawiacie, pozbawiacie ich pomocy. W Polsce, pamiętaj, matko, która urodzisz dziecko niepełnosprawne w Polsce, zostaniesz etatową żebraczką. Żebraczką o wszystko. Będziesz zbierała nakrętki, będziesz zbierała każdą złotówkę na rehabilitację swojego dziecka. Chciałam państwu powiedzieć, że dzisiaj osoby niepełnosprawne żyją za 1445 zł. To są osoby chore od urodzenia. Jest projekt ustawy, gdzie podpisało się 200 tysięcy obywateli. Proszę podpisać. Pani poseł Anita Sowińska, Lewica. Wprowadziliście prawo, które zabija kobiety, ale zapewniam was, tak jak Polki wywalczyły sobie prawo ponad 100 lat temu, prawa wyborcze, tak teraz wywalczymy, że klauzula sumienia trafi do kosza. Strzeżcie się gniewu kobiet! Teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, panią poseł Magdalenę Bieja. A jeszcze wcześniej pozdrowię koło gospodyń wiejskich z Rajbrotu, samorząd gminny Lipnica Murowana, na zaproszenie pani poseł Józefy Szczurek-Żelazko. Panie ministrze, z pana wystąpienia wynikają dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że pan nas nie słucha, ponieważ nie odpowiedział pan na żadne pytanie zadane przez Katarzynę Kotulę. Druga rzecz, która jasno wynika z tego, co pan powiedział, to taka, że nie wie pan, o czym pan mówi. I szkoda, że nie przyszedł pan wczoraj na parlamentarny zespół do spraw praw reprodukcyjnych, bo wtedy by się pan dowiedział.
Dowiedziałby się pan wtedy, że żyjemy w dwóch równoległych rzeczywistościach. W rzeczywistości jednej żyje Prawo i Sprawiedliwość i Ministerstwo Zdrowia, które uważają, że wszystko jest super. W drugiej rzeczywistości żyją pacjentki, żyją aktywistki i żyją ci niestety nadal zbyt mało liczni lekarze, którzy chcą pomagać swoim pacjentkom. Jest to rzeczywistość stygmy aborcyjnej, jest to rzeczywistość zakazów, jest to rzeczywistość, w której wyżej stawia się życie płodu niż żyjącej kobiety. Mówi pan, że mało kobiet w Polsce umiera w związku z komplikacjami związanymi z ciążą i porodem. Wie pan, dlaczego tak mało kobiet umiera w Polsce? Bo ratują je organizacje kobiece. Bo ratuje je aborcyjny Dream Team, bo ratuje je Federa, bo ratują je posłowie i posłanki Lewicy. I gdyby pan był wczoraj na zespole, to usłyszałby pan tę historię. Usłyszałby pan o Sylwii w 18 tygodniu ciąży, która to ciąża była zagnieżdżona w bliźnie po cesarskim cięciu, z łożyskiem wrastającym przez bliznę do pęcherza moczowego. Ta kobieta nie dostała, wbrew polskiemu prawu, wsparcia i pomocy w polskim szpitalu. I nie umarła, i nie straciła zdrowia i życia tylko dlatego, że dzięki aborcyjnemu Dream Teamowi trafiła do kliniki w Holandii. Usłyszałby pan historię pani Ani, która w pierwszym trymestrze ciąży pozamacicznej trafiła do polskiego szpitala, iż lekarze czekali nie wiadomo na co, mimo że z tej ciąży nigdy nie mogło być dziecka. I nie straciła jajowodu, nie straciła możliwości ponownego zajścia w ciąży, tylko dzięki temu, że do szpitala zaczęła dzwonić Federa i zaczęła interweniować w jej sprawie. I proszę mi powiedzieć, panie ministrze, czy pan wie, ile kobiet straciło zdrowie w polskich szpitalach, dlatego że są lekarze, którzy czekają zamiast im pomagać? Czy pan wie, ile kobiet straciło szansę na ponowne zajście w ciążę, bo lekarze przyjmowali niczym nieuzasadnioną postawę wyczekującą? Nie wie pan tego, bo nie ma takich statystyk. Takie statystyki prowadzą Federacje na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Takie statystyki prowadzą aborcyjny Dream Team, ale wy nie chcecie ich słuchać. Czas, żebyście zaczęli ich słuchać. Proszę mi powiedzieć, panie ministrze, jak to jest, że mówi pan nam dzisiaj o prawie, które nie jest przestrzegane. Że mówi nam pan dzisiaj o prawie, a jednocześnie są w Polsce szpitale, które podpisały z Kościołem katolickim zobowiązania niewykonywania aborcji w zamian za możliwość używania imienia Jana Pawła II. Czy odpowie pan na pytanie Katarzyny Kotuli, co zamierzacie z tym zrobić? Czy będą kary finansowe dla szpitali, które nie wywiązują się z podstawowych umów, z kontraktów zawieranych z NFZ-em na podstawową usługę medyczną, podstawowy zabieg medyczny, jakim jest przerywanie ciąży, kiedy zdrowie i życie kobiety jest zagrożone? Mówi pan o standardach i wytycznych, ale panie ministrze, albo nikt tych państwa standardów nie przeczytał, albo nikt ich państwa nie traktuje poważnie. Więc ja mam pytanie, co państwo zrobicie, żeby one wreszcie zaczęły obowiązywać w każdym szpitalu, w każdej klinice, na każdym oddziale położniczo-ginekologicznym? Bo na razie niestety jest tak, że nie obowiązują we wszystkich. Mówi pan, że zgodnie z prawem lekarze mają obowiązek stosować najnowszą wiedzę medyczną. Wczoraj na zespole do spraw praw reprodukcyjnych byli lekarze, za co im bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że przyszliście i za to, że zabraliście głos. Ci lekarze mówili bardzo jasno, nie uczymy się na studiach, nie uczymy się na specjalizacji, jak przerywać ciążę zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Nie mamy informacji, nie jesteśmy z tego szkoleni. Potrzebujemy szkoleń, potrzebujemy zmiany programu nauczania na studiach medycznych, potrzebujemy zmiany programu na specjalizacji. Panie ministrze, czy wy o to zadbacie, żeby ci lekarze, którzy chcą pomagać kobietom, ci lekarze, którzy chcą stosować najnowszą wiedzę medyczną, zgodnie z najnowszymi standardami, dbać o zdrowie i życie swoich pacjentek, będą mieli do tego narzędzia, bo lekarze państwa o to proszą. Wreszcie, lekarze proszą również o to, żeby wreszcie zarejestrować misoprostol jako lek służący do przerywania ciąży, bo dzisiaj podawany jest off-label, niejako pokątnie w szpitalach i to również jest postawione na głowie. Panie ministrze, ja pana proszę tutaj o jedno. Proszę pana o to, żeby lekarze, którzy chcą nam pomagać, dostawali narzędzia i czuli się bezpiecznie robiąc to. A ci, którzy nie chcą nam pomagać, byli za to karani. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Waldemara Kraskę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie.
Dlaczego państwo kłamiecie? Dlaczego kłamiecie i oszukujecie Polki i Polaków? Z tej trybuny dzisiaj padły praktycznie same kłamstwa z państwa strony. Wielokrotnie demonstracyjnie rwaliście klauzulę sumienia. A proszę mi przypomnieć, w którym roku została uchwalona klauzula sumienia. 1997. Kto wtedy rządził? Kto wtedy rządził w tym kraju? Kto uchwalił klauzulę sumienia? Klauzula sumienia, jeżeli państwo dokładnie przeczytacie, ona jest zawarta w artykule w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, nie może być zastosowana w przypadkach nagłych, w których zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, jak podaje 30 artykuł ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W takiej sytuacji nagłej lekarz bez względu na swoje przekonania moralne zobowiązany jest do udzielenia pomocy. I to jest państwo kłamstwo. Wmawiacie Polakom, że ta klauzula w tej chwili zabija Polaków. Nie. Lekarze udzielają pomocy z całą swoją wiedzą i doświadczeniem medycznym. Nie wmawiajcie Polakom, że to Prawo i Sprawiedliwość prowadziło to prawo. Kłamiecie. Mówiliście wielokrotnie, że to Trybunał zaostrzył prawo aborcyjne. To jest przez was kolejne kłamstwo. Kolejny kłamstw. Trybunał nie zajmował się przesądkami zdrowia i życia kobiety w aspekcie prawa aborcyjnego. Nakręcacie w tej chwili spiralę emocji wśród Polaków, bo jest okres wyborczy. Nie grajcie życiem i zdrowiem Polaków. To jest perfidne. Wielokrotnie z tej mównicy dzisiaj obrażaliście prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes powiedział wczoraj prawdę, bo taka jest prawda. Ale prawda was boli. Na kłamstwie chcecie zbudować przyszłe nasze państwo? My na to nie pozwolimy. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Niech pani przestanie przeszkadzać. Niech pani przestanie przeszkadzać, bo zastosuję wobec pani przepisy. Polscy lekarze, regulaminu. Polski lekarze, ja też jestem lekarzem, ratują życie i zdrowie Polaków. Nie zarzucajcie im, że robią coś wbrew sobie. Zjeżdżajcie. Dziękuję bardzo. Wypowiedź pana ministra kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.